Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Prosiłbym o sygnał. Dzisiaj z lekkim opóźnieniem jest OK. A to dlatego, że po prostu byłem w drodze. Ale tak jak już zapowiadał Jacek i Joanna, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat warsztatu, na którym byłem tydzień temu. I powiem Państwu, poszedłem na ten warsztat, dzięki wolnej ludzkości tak naprawdę, w ramach współpracy. Nigdy bym, powiem szczerze, nie przypuszczał, że dowiem się tak wielu ciekawych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nie wiedziałem tak naprawdę, o czym będzie ten warsztat. Nawet nie miałem czasu się zapoznać z tematem. I tak jak czasami mówimy, często nawet mówimy, że nie dzieje nic się przypadkiem, twierdzę, że ten warsztat też przypadkowo się nie trafił. Warsztat prowadzony przez Brandon Bays, kobietę, która miała dosyć burzliwe życie z bardzo licznymi, niezbyt ciekawymi doświadczeniami, ale ta jej ścieżka poprowadziła ją w kierunku właśnie opracowania bardzo ciekawej, uważam, ciekawej metody. Metody, którą nazwała podróż. Metody, dzięki której człowiek szuka odpowiedzi na pytania, na pewne prawdy. I tak naprawdę czasami szukamy tych odpowiedzi gdzieś na zewnątrz. Ja dosyć często Państwu przy okazji tego programu mówię, nie dając jakichś gotowych rozwiązań, tak naprawdę jakiejś jednej metodologii, jeżeli chodzi o odkrywanie własnej drogi. Raczej staram się pokazywać różnego rodzaju kierunki, różnego rodzaju sposoby, a to już od Państwa zależy, nawet chociażby jeżeli mówimy o tym oczyszczaniu, które z tych proponowanych przeze mnie rozwiązań zastosujecie w swoim przypadku. I często dosyć mówię też o tym, żeby nie wierzyć tak zwanym pseudoautorytetom, żeby szukać odpowiedzi we własnym organizmie. Tak łatwo powiedzieć, tak? W momencie, kiedy system oświaty, system edukacji jest tak skonstruowany, że my polegamy na informacjach zewnętrznych, na tych pseudoautorytetach, może powiedzmy sobie, my nazywamy to pseudo, ja tak nazywam, ale normalnie dla człowieka wychowanego w tej kulturze zachodu, autorytet jest tak naprawdę jedynym źródłem informacji. Co prawda, ścieżki Dalekiego Wschodu kulturowe, one mówią o pewnych formach medytacji, ale nawet u nas w Kościele katolickim przecież jest na co dzień medytacja i kontemplacja, ale one zostały w pewien sposób, ja bym powiedział, spauperyzowane, to znaczy takie, zrobił się ceremoniał, pusty ceremoniał z tego wszystkiego, a ta wartość wewnętrzna, gdzieś po drodze uciekła. Nikt tego tak naprawdę też i nie uczy. Z czego to może wynikać? Może też to wynikać i z tego, a raczej na pewno, że kultura Zachodu oparła swój rozwój o bardzo racjonalny umysł. Tak naprawdę rozwijamy w bardzo dużym stopniu lewą półkulę mózgu, która jest odpowiedzialna za analitykę, za roztrząsanie, za stawianie pewnych rzeczy. Zresztą nasz umysł ma to do siebie, że lubi się podpierać i jest taki bardzo racjonalny, to znaczy, że cokolwiek nowego nas spotyka, my porównujemy do swojego doświadczenia z okresu wcześniejszego. Jeżeli tego doświadczenia nie ma, to przyjmujemy za pewien kanon to, co nam przekazały tak zwane te autorytety, o których mówiliśmy. I teraz w momencie, kiedy mówię, dobra, szukaj odpowiedzi w sobie, tak? Że mówię o tym, że twoje ciało ciebie tak kocha, że nie jest w stanie cię oszukać. Poza tym to nie jest w jego interesie tak naprawdę, bo przecież to jest taka symbioza, to jest taki układ naczyń połączonych, układ wzajemny. Organizm przecież odwdzięcza nam się za to, w jaki sposób go traktujemy. Ja dosyć często Państwu wspominam, że wyglądasz tak, jak to, co jesz.
W płaszczyźnie ciała fizycznego jesteśmy tym, co fizycznie zjadamy, a w płaszczyźnie ciała duchowego, mentalnego jesteśmy tym, kim myślimy, że jesteśmy. I tutaj ma ogromne znaczenie każde słowo, każda myśl, bo tak naprawdę modlitwą, czyli intencją, jak to mówiła Brenda, jak zwał, tak zwał, wiadomo o co chodzi, jest tak naprawdę każda myśl. I co jest jeszcze ciekawe, ona mówiła dosyć dużo na temat tak zwanej pamięci komórkowej. Ja kiedyś Państwu troszeczkę wspominałem na temat pamięci komórkowej w różnym kontekście, w różnym ujęciu. Każda komórka no, jakby koduje pewną informację. Wspominałem też wcześniej między innymi o telegonii. Dzisiaj troszeczkę będę nawiązywał do tych elementów, ale na razie chcę Państwa wprowadzić w ogólny zarys tego, czym jest ta metoda. No i metoda podróży jest to podróż do swego ja, do swego wnętrza. Opracowana przez Brendę na przestrzeni paru ładnych lat życia. Zbierała różnego rodzaju informacje również u różnych nauczycieli duchowych Dalekiego Wschodu. Z tego, co tam opowiadała, praktycznie co roku jeździła do różnych ashramów do Indii, skąd czerpała, no, można powiedzieć, pełnymi garściami różnego rodzaju metody, dostosowując do odkrycia tej ścieżki do siebie, tak żeby samemu móc, w cudzysłowie samemu, bo metoda jest tak naprawdę, bym powiedział, tutaj potrzebny jest przynajmniej na etapie początkowym ktoś, kto by wprowadził, ktoś, kto by może dużo jest elementów z psychologii, dużo jest elementów z hipnozy, ale tutaj no, niewiele ma to wspólnego z hipnozą. Ta druga osoba, która wprowadza, pomaga nam tą podróż odbyć, jest takim, bym powiedział, może nie tyle podróżnikiem, co towarzyszem, kimś, kto podpowiada, kimś, kto ukierunkowuje w pewien sposób. I to jest bardzo ważna rola tego kogoś, tak? Ten ktoś nie rozwiązuje tych problemów za nas, nie daje nam gotowych recept. Opracowała taką właśnie metodologię podróży. Jedna to jest podróż emocjonalna, druga to jest podróż fizyczna. Ja w późniejszym, że tak powiem, części programu troszeczkę omówię tak bardzo ogólnie mniej więcej na czym to polega, bez wchodzenia już w specyficzne sformułowania. Zresztą na warsztatach ćwiczyliśmy to z osobami, które były akurat na tych warsztatach. Było sporo osób spoza granic Polski, była nawet Czeszka, była Polka, która mieszka w Niemczech, nawet chyba z Dominikany była jedna pani. Także no, ciekawi ludzie. Z tego, co zdążyłem się zorientować, metoda bardzo się rozwija na świecie. Zresztą autorka tej drogi mówiła również o tym, że jest proszona czasami na spotkania na szczeblu ONZ-u, gdzie oficjalnie mówi, że no, zmiana tej rzeczywistości, inaczej, że obecny porządek, obecny system nie jest do zmienienia przez polityków. Oni po prostu nie są w tym zainteresowani. Tutaj no, system, który dzisiaj mamy, jest tak zaimplementowany, że no, on nie jest w stanie się sam reformować tak naprawdę. W każdym bądź razie mówiła też dużo o tej pamięci komórkowej i również w kontekście tak zwanej pamięci genetycznej. Zapewne Państwo jesteście w stanie dać taki przykład wśród kręgów swoich znajomych, osób, które niby na zewnątrz wydawałoby się, że zmieniają swoje życie. Dajmy na ten przykład osoby, które nie potrafią znaleźć radości tudzież szczęścia w związku. Bardzo często jest tak, że ludzie, nie przepracowawszy problemu, z którym się spotykają, szukają, można powiedzieć w cudzysłowie, pocieszenia albo rozwiązania z inną osobą, tak? Rozchodzą się, myśląc, że tak naprawdę winnym za jego problemy jest ta druga osoba. A to tak nie jest.
Prawda jest taka, że sprawy, problemy nieprzepracowane, one do nas wracają. Oczywiście po chwilowej euforii nowego związku, nowej osoby, burzy hormonów i tak dalej, przychodzi codzienność zwykła i co się okazuje, że problem, który gdzieś tam kiedyś zepchnęliśmy do podświadomości, on wraca i wraca jeszcze z większą siłą. Żeby tylko podwojoną. Tak naprawdę często jest tak, że ludzie przed problemami uciekają. I czasami jest tak, że te problemy wracają do nas w kolejnym pokoleniu. Na pewno macie Państwo też takie przykłady, gdzie na przykład, no załóżmy, babci nie układało się w związkach, matce nie układało się w związkach, wnuczce i córce też się nie układa w związkach. O czym to świadczy? To świadczy, że problem, który jest w tej rodzinie, nie został przepracowany. To jest tak zwana też pamięć genetyczna. I ten problem, jeżeli my nie staniemy mu prosto w twarz, że tak powiem twarzą w twarz, często problemy nam się jawią jako jakiś potwór. Bardzo fajnie to ona określała, dając przykład tygrysa, którego spotykamy na ścieżce. I u nas na Zachodzie rozwinęła się taka metodologia ucieczki przed problemem. Udawania, że tego problemu nie ma, chowania go gdzieś pod dywan, pod piasek. Znowuż na wschodzie, w Indiach, mówi się o tym, że trzeba stanąć oko w oko z tym tygrysem, że trzeba spojrzeć temu problemowi, temu potworowi prosto w oczy i zastanowić się, co ma nam do powiedzenia, przepracować to. Ucieczka nie daje rozwiązania, nie jest rozwiązaniem. To jest takie krótka odskocznia, krótka ucieczka w taką niepamięć, ale problem nabiera rozpędu i ten potwór, no nie da się uciec przed nim, tak? To wyobraźcie sobie Państwo tego tygrysa, no choćbyście nie wiem, jak szybko biegali, to nie da Wam się uciec, on Was w końcu dogoni. Dlatego tak ważnym jest właśnie szukać prawdziwej odpowiedzi. Co ten problem chce mi powiedzieć? Co chce mi powiedzieć o mnie? To jest taka bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o to, żeby nie przekazywać tych nierozwiązanych tematów z pokolenia na pokolenie naszym dzieciom, tak? Bo często chcemy, żeby świat był piękniejszy, ale te rozwiązania czekamy, aż ktoś za nas wykona, ale tak naprawdę to nie jest tak. Trzeba zaczynać od siebie. I teraz ta podróż w głąb siebie, no bo tak jak mówiłem, tak? Mówię, szukajcie odpowiedzi w sobie. Mówię czasami, że te wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, te odpowiedzi są w was, w każdym z osobna. Tylko teraz pytanie jak, tak? No i właśnie okazuje się, idę na warsztat i na tym warsztacie czarno na białym, krok po kroku, łącznie z materiałami, mamy powiedziane, no właśnie jak. I powiem Państwu szczerze, jestem bardzo dużym sceptykiem, tak? Wychowany, no wiadomo, że wychowanie ma duży wpływ na nas. Ja tutaj za chwileczkę również o tych warsztatach będę mówił w kontekście ostatniego Nieznanego Świata i kilku urywków z różnych artykułów w tym nieznanym świecie, żeby Państwu w formie innych przykładów, no, podkreślić pewne elementy bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o samą podróż. W każdym bądź razie, no, metoda w sumie można powiedzieć bardzo prosta. I ja jako sceptyk w momencie, kiedy usiedliśmy w parze do pierwszego ćwiczenia, powiem szczerze, gdzieś bardzo głęboko wątpiłem w skuteczność takiej metody, gdzie osoba obok, no, siedzi ze skryptem, czyta krok po kroku, co mam wykonać, tak? Tak naprawdę są oczywiście osoby o bardzo silnej wyobraźni, które potrafią od razu widzieć obrazy, o których się mówi. Ja znowuż, no jak większość ludzi, mam tak rozbudowaną tą lewą półkulę mózgu, więc żeby no nie tracić tego czasu, zacząłem sobie może nie tyle wyobrażać, Znaczy inaczej, nie tyle nie widziałem tych obrazów, po prostu pomagałem osobie mnie wprowadzającej, myśląc o tym, tak, uruchamiając ten proces mentalny. I powiem Państwu,
No sam byłem w szoku. Jak na osobę, która podchodzi do bardzo wielu rzeczy z dużym dystansem, no nie wiedziałem, że to aż tak wielkie emocje wzbudzi i w pewnym momencie rzeczywiście widziałem obrazy z dzieciństwa. To jest taka podróż do źródeł problemu danego. I tutaj nikt nie narzuca, czy będziemy przerabiali taki problem, czy inny. Można go sobie nawet wymyśleć, że na przykład w dzieciństwie miałem, załóżmy, problem taki, a taki, albo coś mnie bolało i w tym momencie zaczynamy o tym dyskutować, tak? Wchodzimy w coraz głębsze warstwy i poziomy, można powiedzieć, danego problemu, dociekając prawdziwej przyczyny. I czasami jest tak, że człowiek nie planując zaczyna odpowiadać na pewne rzeczy, które są dla niego totalnym, totalnym zaskoczeniem. Najczęściej przyczyny problemów to są problemy na poziomie właśnie emocjonalnym i z bardzo wczesnego okresu, czy to dzieciństwa, czy to nawet tak jak mówiliśmy wcześniej, nieprzepracowane sprawy przekazywane z pokolenia na pokolenie. I teraz pokażę Państwu na przykładzie, ojej, to nie to, na przykładzie Nieznanego Świata parę takich argumentów na to, by, oj, to nie to. To jest akurat, o tym też chciałem troszeczkę powiedzieć. A to nawet dzisiaj sobie przeczytałem. To jest taka gazetka o zwierzętach. I chciałem z tej gazetki tylko jedną rzecz Państwu zacytować. Jest to jeden z największych hodowców koni w Polsce i powiedział coś takiego, tak? Nie wystarczy, że połączy się A do B, żeby mieć AB. Chodzi o krzyżowanie ras koni. Czasami mamy doskonały materiał hodowlany czy genetyczny, wspaniałą klacz, bardzo dobrego ogiera. Ale powiedzmy, że przez miesiąc źrebna klacz będzie źle karmiona. I koniec, bo okazuje się, że złe karmienie w ciągu tego jednego miesiąca może zaważyć na całym życiu źrebaka. To jest, jeżeli chodzi o efekty w hodowli. Ale jak Państwo myślicie, czy to się przekłada również na życie ludzi? Ja myślę, że tak, dlatego wybrałem temat odżywiania jako szeroki temat, wieloaspektowy temat, bo to odżywianie również na poziomie mentalnym jest to karmienie się. Przecież to my sami karmimy się takimi, a nie innymi myślami. Teraz jeżeli przejdziemy a propos Nieznanego Świata w kontekście podróży, zobaczcie Państwo, no niedawno był Dzień Matki. Artykuł, uważam, że cudowny artykuł na temat narodzin dziecka, no również w kontekście tych małych źrebaków, tak? I zacytuję Państwu parę takich ciekawych rzeczy, które podkreślają to, o czym mówiła Brenda. Zespół badaczy rosyjskiego genetyka Piotra Garjewa zaobserwował zdumiewający fakt. Jedna z nici DNA wytworzyła charakterystyczny wzorzec drgań, który pozostawał w pomieszczeniu nawet po usunięciu próbki DNA od kilku godzin do kilku miesięcy. Ten fantomowy efekt zbadała już nauka. Gdy człowiek odchodzi lub umiera, energetyczna informacja o nim jeszcze przez jakiś czas się utrzymuje. Zobaczcie Państwo, w powietrzu taka informacja się utrzymuje, a co dopiero w tkance żywej wypełnionej wodą. Wiecie o pamięci wody i w tym artykule na przykład po raz trzeci, w sumie niedługim okresie czasu, spotkałem się z informacjami na temat telegonii. I dla tych Państwa, którzy tego nie słuchali, tylko przypomnę, że telegonia to jest tak zwana pamięć pierwszego partnera. Dawałem kiedyś taki przykład właśnie hodowcy koni, który chciał wyhodować wytrzymałego, nie tylko szybkiego, ale wytrzymałego konia i ściągnął do klaczy ogiera zebry. Zebra jest bardzo wytrzymałym stworzeniem, potrafi kilkadziesiąt godzin bez ustanku biec i to z taką prędkością około nawet do 50 km. No i nie udało się uzyskać krzyżówki, ale efekt tego był taki, że kiedy klacz pokryto ogierem, przez parę miesięcy utrzymywały się widoczne paski.
To samo zjawisko dotyczy nie tylko klaczy, ale również i dotyczy mężczyzn. Przykład człowieka, który wracając gdzieś tam z różnych zawierów wojennych, no, opłacił sobie partnerkę Azjatkę. Kiedy przyjechał do domu, jego żona urodziła dziecko o skośnych oczach, o ciemnej karnacji skóry. No, oczywiście myślał, że to ona była mu niewierną. Okazało się, że nie, że tak naprawdę jego pamięć wpłynęła w sposób bezpośredni na to, jakie cechy miało dziecko. I tutaj kolejny urywek, jeżeli mówimy, bo mówimy cały czas o tak zwanej pamięci komórkowej, pamięci genetycznej, pamięci pokoleniowej, tak? I teraz pewna 44-letnia graficzka z upodobaniem w czasie swoich ciąż medytowała. Zrezygnowała ze stresującej pracy w agencji reklamowej, spacerowała po ogrodzie, przestała się spieszyć. Malując w domu, cieszyła się z dojrzewających wewnątrz niej istot. Wyobrażała je sobie, mówiła do nich, czytała im i śpiewała. I mimo, że jej mąż ma czarne loki, wiedziała, że dzieci odziedziczą po niej pszeniczne włosy i niebieskie oczy. W salonie artystki wisi portret trójki uśmiechniętych kilkuletnich blondasków. Trudno uwierzyć, że namalowała go, zanim się urodziły. Obraz z jej wizji wiernie oddaje urodę bliźniąt Kasi i Rafała. Po prostu wiedziałam, że tak będą wyglądać, śmieje się Zofia. I to jest właśnie ten aspekt współtworzenia w rzeczywistości. My zostaliśmy zaskorupieni. Takie ostatnio mi się pojawiło skojarzenie, że tak naprawdę większość ludzi, nie to, że jak roboty, jak to mówi Demello SE, to są takie jak wydmuszki po jajkach. Z zewnątrz wydaje się, że zwłaszcza kultura zachodu, tak? Pozór, jeszcze te jajka są takie malowane jak pisanki, wydaje się, że to jest piękne, ale w środku jest puste. A tak naprawdę to jest ta głębia i podróż jest tą metodą do odkrywania głębi w nas. Do tych ogromnych procesów, do tych ogromnych możliwości, jakie w nas są. I tutaj wcale nie trzeba mieć pieniędzy, żeby te procesy przechodzić, żeby budować się na tych głębszych płaszczyznach. W tym artykule również jest przykład, to jest fajne zdjęcie, ono mi nieostre wyszło, chciałem je pokazać. W tych artykułach jest również, ja tak gadam, a nie wiem, czy Państwo, co Państwo widzicie tam na ekranie, bo tak dzisiaj jestem też gościnnie, a nie, dobrze, pomyślałem, że będzie coś innego. W każdym bądź razie, ten na przykład dyrygent dyryguje z zamkniętymi oczyma. Okazuje się, że kiedy był dzieckiem, matka słuchała muzyki klasycznej i on dzisiaj niejako nie potrzebuje nut, aby dyrygować całą orkiestrą, zawdzięcza tak zwanej pamięci. Tutaj są też dowody na to, że jeżeli kobieta w ciąży uczy się jakiegoś języka, to dziecko dużo łatwiej przyswaja sobie dany język, a im więcej, nawet kilka języków naraz, wtedy przychodzi to z dużą łatwością, bo kształtuje się na tym poziomie tak zwany język symboli u dziecka. Tutaj jest podany też przykład dziewczynki, która mając 2 latka wyjechała z rodzicami do Portugalii. W ciągu miesiąca czy 2 miesięcy pobytu, mając 2 lata, siedząc w piaskownicy, rozmawiała swobodnie w języku portugalskim. Można powiedzieć, że nieprawdopodobne rzeczy, ale matka właśnie, kiedy chodziła w ciąży i dziecko miała pod sercem, uczyła się tegoż języka. I no mówię cały czas Państwu o pewnej pamięci. O jaszczurach to kiedy indziej. Pamięci komórkowej, która no jest, tak po prostu jest, tak? Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? Po prostu, jeżeli temat jest nierozwiązany, te informacje gdzieś tam się kodują. I teraz, w zależności od tego, jaki jest ten problem, z czego nie przepracowaliśmy, no to nasze ciało zaczyna nam sygnalizować.
Najprościej jest po prostu dociec, gdzie takie rzeczy się dzieją. Tutaj mamy akurat człowieka zachodu, który przeszedł całą ścieżkę iluminacji, zrezygnował z stylu życia takiego symptomatycznego dla ludzi zachodu. Bardzo ciekawa postać, jest bardzo ciekawy również opis jego iluminacji, jego własnymi słowami. Powiem Państwu, że są ludzie, którzy kategoryzują różne rzeczy. Ja dzisiaj o tym może nie będę mówił, ale jest coś takiego, że mówimy w różny sposób o tym, czym jest rzeczywistość. Jedni mówią, że mamy na nią wpływ, inni mówią, że nie mamy. Jego opis mi się bardzo podobał. Myślę, że jest możliwe coś takiego jak oświecenie przez zrozumienie, czyli z punktu widzenia procesu mentalnego. I po tych warsztatach, powiem szczerze, doszło do mnie, tak, że ten proces jest możliwy. Dlatego ci, którzy sobie i możliwy jest poprzez właśnie zrozumienie, wiedzę, która jest czystą formą, chociaż to jest takie trudne, może powiedziałbym, bo język ludzki jest taki dosyć ułomny, trudno jest w jednoznaczny sposób określić pewne sprawy. A tym bardziej coś takiego jak oświecenie, tak? I on porównuje to, mówi, że tak naprawdę i ci, którzy mówią, że mamy wolną wolę, mają rację, i ci, którzy mówią, że nie mamy wolnej woli, też mają rację. Użył takiego określenia, że nasza świadomość to są takie, można powiedzieć, pola świadomości zawarte w innych polach świadomości. I wszystko właśnie zależy od tego, czy przerabiamy ten temat pod tytułem lekcja, czy nie, pod tytułem moje własne życie. Czy przechodzimy do porządku dziennego. Ja dzisiaj może tego tematu nie będę rozwijał, mi bardziej chodzi o to, że tak naprawdę powstają pewne kody właśnie na poziomie mentalnym. I te kody są przechowywane później w naszym organizmie, w naszych komórkach. Tutaj mały taki urywek, jest to artykuł, całego nie będę pokazywał, ale chcę zacytować też jedną rzecz. Fizycy poszukują jeszcze około połowy materii, tak naprawdę trochę więcej jak połowa materii, i energii badającej budulcem kosmosu i nas. Okazuje się, że ona tak przewrotna, że jest ona tak przewrotna, że nie jest uchwytna dla ludzkich oczu ani narzędzi. Wiadomo jednak, że istnieje. To zupełnie jak z duchami. Jeżeli do tego dołożymy informacje, których dostarcza nam na przykład The Monroe Institute za pośrednictwem podróżników OOB, to że wyniki są powtarzalne, a nauka zwykle to lubi, dziwi głuchota filozofów. Wolą się nie narażać terroryzmowi nauki lub kościelnych egzorcystów. Jeżeli tak, dają dowód, że nie pozbyli się jeszcze pojęć wszczepionych mu w dzieciństwie, mających ciasny i religijny horyzont. I to jest to, o czym wcześniej też troszeczkę mówiliśmy, tak, że ludzie poprzestają na pewnych takich rozwiązaniach, nawet nie wnikając w istotę rzeczy, że te półprawdy, ćwierć prawdy stają się w pewnych okolicznościach takim odpowiedzią na wszystko, takim panaceum. I tak naprawdę ludzie nie chcą zmian. Uciekają od zmian, boją się tych zmian. I to jest, wracamy do punktu wyjścia, o którym mówiliśmy na początku, tak, że pewne rzeczy jawią się jako problem, który jest nie do przeskoczenia, ale tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Zwłaszcza jeżeli zrozumiemy, że sami sobie robimy krzywdę, bo nam się sprzedało pewne pojęcia pod tytułem szczęście, takie zunifikowane, takie nazywamy szczęściem coś, co tak naprawdę z tym szczęściem nie jest. I to jest kwestia właśnie przerobienia pewnego tematu. W uwielbiającym, tutaj jest akurat cytat, będzie od pana Szymichowskiego.
W uwielbiającym porządek świecie nauki króluje aksjomat, że przyczyna postępuje przed skutkiem. Może, ale w świecie, którego podstawą jest chaos, to wcale nie jest takie pewne. W świecie chaosu nie istnieje newtonowski porządek. Może zdarzyć się dosłownie wszystko, skutek przed przyczyną również. Wystarczy usunąć czas. Człowieka łatwo przekonać do buntu, jest istotą nieufną, przebiegłą, wietrzącą zdradę nie swoich bogów. To są takie, powiedziałbym, teksty filozoficzne, ale tak naprawdę jak popatrzymy na pewne rzeczy, bo ja nawet dzisiaj jadąc, moja mama zaczęła się trochę śmiać z pewnych rzeczy. Ja mówię, mamo, dlaczego śmiejesz się z czegoś, czego nie rozumiesz? To jest kwestia tylko otwarcia się na pewne ścieżki, ale ludzie właśnie nawet w ten sposób bronią się przed zmianami. Kiedyś bardzo fajnie powiedział Gandhi, stwierdziwszy, że najpierw się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz. Jest to tylko kwestia czasu. Oczywiście nie da się wszystkich rzeczy jedną miarką zmierzyć. Tutaj kolejny mały, krótki urywek z artykułu, nie wiem czy Państwo słyszeliście o dysku, który jest sporządzony na właśnie takiej glinianej tabliczce. Są tam wyciśnięte znaki. To jest taka spirala. Tam są znaki. Zresztą autor dosyć ciekawie deszyfruje symbole zawarte na tym dysku. I to jest ostatni artykuł, w którym pozwolił sobie użyć takiego określenia. Poznając siebie z punktem pierwszym, odkrywamy parametry, tutaj podaję taką metodologię, właśnie jak poznawać siebie, jak odkrywać istotę rzeczy. Zresztą cały język symboli na tym dysku służy temu, żeby rozpoznać cel ludzkości tutaj na tej powiedzmy planecie, jako takie, jako całości i jako jednostki. Odkrywamy parametry wznoszące egzystencję i wówczas możemy traktować je jako bramę, która staje się wrotami. Twoim i moim oknem niekończących się możliwości. Tu muszą już zostać zachowane pryncypia wyznaczone przez Kreatora. Jeżeli nie będziesz ich przestrzegał, zaczniesz się staczać, najczęściej doprowadzając do całkowitego samozniszczenia siebie. Co prawda wyrwane z kontekstu, ale mówię o tym w szerszym takim układzie. No nie da się na dłuższą metę oszukiwać samego siebie, bo tak naprawdę problem na zasadzie działania tabletki przeciwbólowej. Zobaczcie Państwo, jak się kultura zachodu rozwinęła. Jest problem, jest ból, no to trzeba zrobić, żeby go nie było. Jest to działanie, zresztą o tym dobrze wiecie, już rozmawiajmy o tym od jakiegoś czasu, jest to działanie na przyczynę. Przepraszam, nie na przyczynę, na skutek. A nie na przyczynę. A tutaj trzeba znaleźć prawdziwe źródło danego problemu. Ludzie nawet chodzą do bioenergoterapeutów, szukają gotowych rozwiązań, tak żeby jak najszybciej mieć problem z głowy. Ale tak naprawdę problem jest w nas. Zagłuszenie objawów nie powoduje rozwiązania. Bo kiedy przestaje działać tabletka przeciwbólowa, albo kiedy przestaje działać sztucznie wyregulowane pole przez na przykład bioenergoterapeutę lub przez innego terapeutę, to nie daje rozwiązania. Problem wraca z jeszcze większą siłą. I sztuka polega na tym, żeby pomóc temu człowiekowi zrozumieć przyczynę jego problemu, przepracować ją. Dlatego z tego punktu widzenia mówię, że zrozumienie jest pewnego rodzaju, no, można powiedzieć w cudzysłowie, wybawieniem, tak? Rozwiązaniem danego problemu. To sobie pominiemy. I kilka słów jeszcze, jeżeli chodzi o ciekawy artykuł. Pani psycholog, która pojechała, miała sama problemy zdrowotne, pojechała do szamana, do Peru i przechodziła cały proces leczenia u szamana. Bardzo ciekawy od strony poznawczej artykuł. Między innymi mówi o tym,
No jak można, jak się zostaje szamanem w pewnych kręgach, chociaż to na dzień dzisiejszy trudno nazwać profesją ani albo zawodem, no młodzież na przykład w tych krajach Ameryki Południowej za bardzo nie garnie się, bo szaman to jest ktoś, kto całe życie się rozwija, ktoś, kto wpisując się w ten proces, no bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność tak naprawdę. Tutaj autorka dostała takie pytanie a propos tego, czym wiedza szamańska różni się od psychologii. Skorzystam z odniesień do wiedzy fachowej dotyczącej szamanizmu. Szaman w szeroko rozumianym znaczeniu to osoba, która ma kontakt z duchami i mocą. Osiąga to przy wykorzystaniu odmiennego stanu świadomości, tak zwanej drugiej uwagi, podczas którego uczy się rezygnować z chęci rozumienia, oceniania, wartościowania i sprawowania kontroli. I to są te elementy, które my bardzo fajnie sobie, bardzo mocno rozwinęliśmy na Zachodzie. Tutaj po prostu szuka się tej innej ścieżki, tej ścieżki pozarozumowej, bym powiedział. Świadomość szamana obejmuje wówczas to, co niedostępne dla naszych pięciu zmysłów. W zależności od rodzaju koncepcji szamanizmu, curandero, to są akurat no, nazwa szamanów z Peru, czerpie moc z kontaktu z przodkami, duchami, nieżyjących nauczycieli lub z sił określonych zwierząt czy roślin. I tak naprawdę ta informacja jest wszędzie dookoła nas, tylko i tutaj mówi się o takim szamanizmie, osobie, która będąc z zewnątrz pomaga nam to odkryć, tak? Dobrze jest mieć kogoś takiego, kto nam podpowiada w pewnych sytuacjach. Ale, może nie tyle ale, co szaman, czy to psycholog, tak jak tutaj autorka na koniec mówi, dostała takie pytanie, dlaczego psychologowie, znając wszystkie dobre rady, recepty, również przeżywają rozwody, konflikty z dziećmi, depresję? Jej odpowiedź to, rady nie najlepiej działają w psychoterapii. To tak, jakby założyć, że psychoterapeuta wie lepiej, co będzie dla pacjenta korzystniejsze. Rolą psychologa jest towarzyszyć komuś na pewnym etapie życia, ale nie dyktować, co ma robić. Wiedza psychologiczna okazuje się dla mnie osobiście niezwykle przydatna. Pomaga mi lepiej siebie zrozumieć i zmieniać. Co nie oznacza, że jestem lub chciałabym być ideałem. Wiedząc to wszystko, co wiem, łatwiej zaakceptować mi swoje potrzeby, słabości i ograniczenia. Łatwiej też podejmuję decyzje, które są zgodne z moim wewnętrznym głosem. Pozwala mi to żyć w większej harmonii ze sobą i podążać drogą, na której czuję się dobrze. Stale uczę się też dawać sobie prawo do popełniania błędu. Zgodnie z moimi wcześniejszymi słowami, wierzę, że to kryzysy rozwijają i uczą. Dlaczego więc psycholog miałby być pozbawiony tej ciekawej i pouczającej drogi? I tak naprawdę, drodzy Państwo, to, co jest w metodzie podróż, jest takim połączeniem, powiedziałbym, i szamanizmu, i ścieżki duchowej z Dalekiego Wschodu, i psychoterapii, i hipnoterapii, chociaż może tylko pewne elementy pracy z pacjentem bardziej, aniżeli oddziaływanie na jego świadomość. Tutaj nie ma czegoś takiego, że my oddziaływujemy na tego naszego, powiedziałbym, towarzysza podróży. No, taki osoba, która pomaga tej osobie dociec, co w organizmie jest nie tak, jest właśnie takim towarzyszem w tejże podróży. No i dochodzimy teraz do tych metod, których no, mieliśmy okazję się tam uczyć na tych warsztatach. I ja tylko parę rzeczy Państwu zacytuję, tak? Tutaj mamy przykład no, swobodnej podróży emocjonalnej. Jest to taki, powiedziałbym, konspekt, co po czym robić i jakie słowa wypowiadać. Człowiek, powiem szczerze, nie kształcony w tej materii, czytając sam konspekt, jest w stanie poprowadzić daną osobę do jej własnego wnętrza.
do tego problemu, do tego miejsca, w którym jest problem, ukryty pod postacią właśnie tej pamięci komórkowej, w danym organie, w danej części ciała. I tutaj nakładają się różne rzeczy, tak? Bo jak poczytacie sobie Państwo, chociażby, tutaj mi uciekła autorka, zaraz powiem, która mówi o tak zwanym skórna. Również mówi o pamięci ciała, że ciało do nas przemawia. Ewa Foley, tak, Foley. W każdym bądź razie nie trzeba mieć jakiejś wielkiej złożonej wiedzy, bo ja na przykład posiłkuję się diagnostyką chińską bardzo często, no, jakaś tam wprawa z czasem przychodzi, to jest tak jak z nauką czytania. Wyczytać można bardzo wiele rzeczy z twarzy, tak? Tutaj można nic nie czytać. Wystarczy tą drogę, ten skrypt niejako poprowadzić daną osobę według pewnych kroków, które są tu opisane, i ta osoba sama dociera do pewnych zakamarków i skrywanych problemów, które gdzieś tam głęboko są nieprzepracowane. Ja tylko Państwu tak na początek, a propos tej całej metody, przeczytam parę takich elementów, tak, wprowadzenia. Zresztą no, tą drogą mogę zaprosić tych, którzy no, będą otwarci. Oczywiście, jeżeli jesteście w Warszawie, w okolicach Warszawy, no, po tym warsztatach nie dostaliśmy upoważnienia, by prowadzić na jakąś taką komercyjną skalę tych zabiegów, ale no, jak powiedziałem, zabiegów, tak. No, czasami się zastanawiam, jak określić tą metodę, ale powiedzmy, że jest to pewnego rodzaju zabieg, tak. W każdym bądź razie. Prowadzący czyta. Czasami wszyscy mamy jakieś trudności z odczuwaniem emocji. Jest to naturalne. Dajemy sobie zatem kilka chwil, aby zwrócić się do swego wnętrza, otworzyć się i doświadczyć tego, co się tu znajduje. I tutaj dalej jest takie wprowadzenie, tak? Jak i do medytacji, tak? Głębokie oddechy, wdech, wydech, umieszczanie świadomości w poszczególnych elementach swojego organizmu, po to, by ten organizm się rozluźnił. I pozwalamy świadomości się rozszerzać, tak? By to serce czuło się coraz większe i większe, by to pole świadomości było poszerzone o przestrzeń przed, za, dookoła i tak dalej. I podpowiadamy tej osobie, by zwróciła się w głąb swego ciała. Twoje ciało to twoja istota, jak zbiornik, jak naczynie pełne różnych emocji, różnych uczuć, a nasze uczucia są jak małe dzieci. Niektóre są głośne i poszukują uwagi, inne są ciche i nieśmiałe, a jeszcze inne chowają się pod pokrywkami, przykrywkami, za zamkniętymi drzwiami, w zakamarkach. Mogą ci już nie ufać, gdyż zostały odrzucone. Tak wiele razy możesz je teraz przeprosić i powiedzieć im, że tym razem będziesz otwarty, że będziesz obecny i będziesz słuchała i czuła wszystko, co się pojawi. Jest tak, że my często, mając tak zwane porażki życiowe, chowamy emocje bardzo, bardzo głęboko i na przyszłość no, unikamy sytuacji, które mogłyby nas w pewien sposób dotknąć i skrzywdzić. To są właśnie te rzeczy, ja czasami mówię, że tak czasami, no, tak naprawdę jest, że jeżeli ktoś o czymś mówi i widzi problem u kogoś, to tak naprawdę jest to problem w nim. Bo nigdy nie mamy pewności co do tego, że w poprzednim, załóżmy, wcieleniu, to my nie byliśmy tacy jak ta osoba, która dzisiaj jest dla nas świetnym przykładem, jak nie należy postępować. I tak idąc dalej, ten przewodnik, bo tak bym go określił, tak? Towarzysz podróży, też dobre określenie. Może zamiast uczucia pojawi się jakiś obraz. Jeżeli tak, jakie on wywołuje uczucia, ale gdyby to była ta twoja część ciała mogła mówić, to co by powiedziała? Zobaczcie, drodzy Państwo, takie
bardzo delikatne wprowadzenie, tak? Nie na zasadzie, że a tu cię boli, to jest to i to. Ja na przykład, jak widzę na policzkach u ludzi wykwity, to jestem pewien, bo tak to jest, tak? Że w jelitach mają złą florę bakteryjną. Daję gotowe rozwiązanie. I to tak brzmi, bo ja tu jestem znawca i tak dalej. A tu w tej metodzie to nie jest tak, że daję gotową odpowiedź, że to i to jest sygnał, że jest tu i tu problem, tak? Tutaj wprowadzamy tą osobę, pomagamy jej wyciągnąć samej wnioski. To jest zupełnie coś innego. To jest tak, że jak ten on sam zrozumie, gdzie jest problem, to on inaczej do tego podejdzie. Jeżeli mu zadamy takie pytanie, jeżeli jest to uczucie, i gdyby ta część ciała, w której jest na przykład napięcie, pomimo rozluźnienia, które było na początku, i gdyby ta część ciała mogła mówić, to co by do ciebie powiedziała? Słuchajcie, zadajcie sobie Państwo czasami takie pytanie, bo można to też potraktować, o czym dzisiaj rozmawiamy, jako no, taką samodzielną podróż do wnętrza siebie. Ja zapraszam tak naprawdę, bo też chętnie tą metodę przećwiczę. Ale to musi być też osoba, która chce. Osoba, która chce, że tak powiem, zrobić sama ze sobą taki troszeczkę rachunek wewnętrzny, może nie tyle sumienia, chociaż bardzo często takie rozliczenie z samym sobą sobie robimy. I ta osoba towarzysząca na pewno musi być to osoba, której jesteśmy w stanie zaufać, co do której jesteśmy pewni, że informacji tą drogą zdobytych, bo ona będzie takim świadkiem tej naszej podróży, no nie wykorzysta w jakichś tam innych celach. No, różnie z tym bywa. Także i tak po kolei podróżujemy od jednego miejsca do drugiego miejsca w ciele, które jest napięte i analizujemy tą samą sytuację według pewnego scenariusza. Ja tutaj nie będę Państwu całego tego procesu czytał, ale w pewnym momencie dochodzimy do punktów, które są. No więcej, załóżmy, problemów nie ma. Więcej problemów nie ma i no to trzeba teraz coś z tym zrobić, tak? Zlokalizowaliśmy miejsca w organizmie, w którym jest problem. Już wiemy, że coś tam się dzieje. Nie do końca jeszcze wiemy jak, no ale no, to nie sztuka zlokalizować, tak? Bo jak coś boli, to boli. Tylko teraz jeszcze no, coś z tym trzeba zrobić. No i wtedy po kolei dochodzimy do tych miejsc, analizujemy je. Oczywiście tam różne obrazy mogą się po drodze pojawiać, może być takie środowisko, w którym no już nie ma nic, tak? No tu jest też taka metodologia wyprowadzenia z takiego otoczenia, ja bym powiedział, szarej strefy, no. Może się to inaczej kojarzyć, ale jest czasami takie miejsce. No, chodzi o to, żeby pokazać, że zawsze jest rozwiązanie, że ta światłość, której cząstką jesteśmy tak naprawdę, jest gdzieś obok, tylko trzeba się na to otworzyć. I żeby przepracować dany problem, tutaj używa się takiego pojęcia jak ognisko. Rozpala się ognisko. Ja czasami używam takiego porównania, nie myśl o niedźwiedziu. Ten ktoś mówi, no nie myślę o niedźwiedziu. Ja mówię, no a jak nie ma słowa nie, to jest, no nasza podświadomość widzi obrazy, czy chcemy, czy nie chcemy. Nawet jak sobie nie zamkniemy oczu i nie wyobrażamy my tego, to nie da się powiedzieć, że nie myślę o niedźwiedziu, bo tak naprawdę, no ktoś, kto tak twierdzi, no oszukuje sam siebie, bo nasza podświadomość po prostu, my tego możemy nie widzieć swoim racjonalnym umysłem, ale podświadomość będzie tego niedźwiedzia widziała. I tak samo jak mówimy, że rozpalamy ognisko. Czy chcemy, czy nie chcemy, to gdzieś tam na subtelnych poziomach to ognisko się rozpala. I teraz sobie wyobraź ognisko, którego naturą jest bezwarunkowa miłość, czysta akceptacja. Do tego ognia zaproś swoje młodsze ja, właśnie to młodsze ja z momentu, w którym zaistniał problem manifestujący się w obecnym życiu pod postacią bólu w danym miejscu, w danym organie. Bardzo ciekawe podejście, bo to pozwala też nie przeżywać tak bardzo osobiście, bo jak wchodzimy w swoje młodsze ja i pytamy te swoje młodsze ja, co by nam powiedziało,
nagle się okazuje, że mówi to, czego my się nie spodziewaliśmy nigdy wcześniej usłyszeć, bo pewne rzeczy na poziomie emocjonalnym chowamy tak głęboko, że nie chcemy do tego wracać. To jest tak jak z tym przysłowiowym przebaczaniem, gdzie my na pokaz dla ludzi przebaczyliśmy, ale de facto gdzieś głęboko w sercu mamy jeszcze żal. Wybaczając komuś, to my wybaczamy sobie. Inaczej, z innej postaci siebie, ukrytej pod postacią tego drugiego człowieka. Tam w trakcie warsztatów było mnóstwo takich fajnych ćwiczeń, między innymi część z Państwa pewnie spotkała się z takim powitaniem namaste. Jest to takie powitanie z Tybetu, gdzie namaste, to znaczy witam w Tobie Twoją boskość, Twoją wielkość, tak? To jest oddanie, nie tylko takie miłe przywitanie, ale no przy takim powitaniu czy pożegnaniu należałoby bardzo głęboko spojrzeć danej osobie w oczy i dostrzec. Bo jeżeli dostrzegamy boskość w innej istocie, w innym człowieku, to tak naprawdę oddajemy cześć również boskości, która jest w nas samych. Także bardzo fajnie prowadzone warsztaty, które w trakcie było mnóstwo przykładów, porównań, to przykładów dosłownie z życia Brendy, która no, dawała przykłady no, z racji prowadzonej tej metody już od dłuższego okresu czasu. No, to tych przykładów naprawdę miała mnóstwo. Ja myślę, że najlepszą nauką jest nauka właśnie poprzez przykłady. No i cóż tam dalej z tym ogniskiem, tak? Można zawsze na pewnym etapie zadać pytanie. Już jesteśmy tutaj na etapie ogniska, to już są takie żółte kartki. Można zadać pytanie, czy jeszcze ktoś przy tym ognisku powinien być. Żeby ten problem był przepracowany, tak? I nagle się pierwsza myśl, jaka pojawia, że ktoś tam jeszcze. Zapraszamy tą osobę do ogniska. I w momencie, kiedy już są wszystkie osoby, które powinny być, no to możemy na różne sposoby przećwiczyć no, oczyszczanie, tak? Na zasadzie, że wchodzimy na przykład w swoje młodsze ja. I co te młodsze ja by powiedziało? Na przykład osobie, która jest przyczyną danego problemu. Bardzo często to są pewne relacje, nieprzepracowane relacje ze swoimi najbliższymi ludźmi. Z naszymi partnerami, z naszymi rodzicami. Bardzo, bardzo różnie z tym bywa. I to jest tak zwana podróż ze środka na zewnątrz. Czyli wkraczasz do ciała, oczywiście na poziomie mentalnym, drugiej osoby, czujesz jej ból i przekonujesz się, jak postrzega siebie i całe swoje ciało. I schodzimy w niższe poziomy. Inny rodzaj to jest z zewnątrz do środka. To wtedy na przykład druga osoba wkracza w ciało twojego młodszego ja i doświadcza prawdy o bólu, który odczuwałeś. Na przykład, jeżeli źródłem tego bólu w dzieciństwie na przykład był któryś z rodziców. Kiedy wchodzi w te młodsze ja i ja miałem taką sytuację, kiedy no, ćwiczyłem to na takiej dosłownie wymyślonej przez siebie jakiejś tam sytuacji z dzieciństwa, gdzie nie myślałem, że to jest w ogóle problemem. Okazało się, że ja to bardzo głęboko w sobie nosiłem jako taki żal do ojca. Ojciec, kiedy wszedł w moje młodsze ja i poczuł ten ból niesprawiedliwości, który mi wtedy towarzyszył w wyniku no, pewnej reakcji, którą on zajął, ja z punktu widzenia dorosłego człowieka zupełnie inaczej na to patrzyłem, ale mimo to gdzieś tam głęboko w podświadomości, w ciele no, to tkwiło. I poprosiłem w tym momencie, zostałem poproszony, ten ojciec został poproszony, co by powiedział. Powiedział, przeprosił mnie i powiedział, coś takie, znaczy, to było niby moimi ustami, to było moimi ustami, tak? Ale ja nie wiedziałem, że to tak boli. I powiem szczerze, ja bym nigdy w życiu nie wymyślił sobie czegoś takiego. Już pominę to, że tak naprawdę no, tak głęboko wszedłem w ten proces, że nie byłem w stanie kontrolować się do tego stopnia. No, łzy mi leciały jak grochy. Ja sam byłem w szoku, powiem szczerze, że tak głęboko wszedłem i to w takie ćwiczenie, które dosłownie robiliśmy niecałe 10 minut.
Także jest to bardzo ciekawe i pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Trzeci taki etap to jest sprzątanie do czysta. Bardzo często do tego ogniska zapraszamy jakiegoś mentora, jakiś autorytet, osobę, która dla nas jest wzorcem, tak? I często możemy zapytać tą osobę o poradę. Wkracza ona do twojego młodszego ja, na przykład, i sprząta wszystko do czysta. Co mogłeś przejąć, co ci zostało przekazane przez inną osobę tutaj przy ognisku, zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Możesz użyć magicznego odkurzacza, szczotki czarodziejskiej, zmiotki lub myjki ciśnieniowej. I drodzy Państwo, nawet ktoś, kto wchodzi w ten proces, może nie wierzyć w ten proces, a on i tak działa. Jest jakaś tutaj, no jest coś dziwnego w tej metodzie. Nie wiem, może to też wynika z tego, że tak naprawdę świat przyspieszył i ja kiedyś Państwu w programie podawałem na początku, że to są informacje, akurat sprzed paru lat dotarłem do takich materiałów, które mówią o tym, iż z materialnego punktu widzenia nasz organizm w ciągu 7 do 12 lat przebudowywuje się. Z pokarmów, które zjadamy, buduje nowe komórki, stare zostają wydalone, bo pokarm to nie jest tylko energia, którą pozyskujemy, to jest jeszcze budulec naszego ciała na przyszłość. Także z materialnego punktu widzenia my jesteśmy po tych 10 latach zupełnie inaczej zbudowani. I to są informacje sprzed jakichś 5-10 lat. Pół roku temu dotarłem do informacji, które mówią, że w ciągu 2 lat, przepraszam, nawet dwóch do pięciu lat organizm się przebudowuje. Brenda, opierając się o jakieś dane, których źródeł no, dzisiaj nie jestem sobie teraz w stanie przypomnieć, musiałbym w notatki jeszcze spojrzeć, mówi, że nasz organizm w ciągu roku, maks 2 lat przebudowuje się. I powiem tak, nie wnikając już w źródła i podstawy, no jakieś, że tak powiem, podstawy do takich twierdzeń muszą być. Dochodzę czasami do takiego właśnie wniosku, że to, o czym się mówi dzisiaj, że świat bardzo przyspieszył, że tak naprawdę jest. Zobaczcie, jak szybko u ludzi rozwija się na przykład rak. I to jest też ciekawe. Państwu też mówiłem o tym na przykład, że wątroba w ciągu 3 miesięcy regeneruje się w 100%. Bardzo szybko regeneruje się na przykład błona śluzowa żołądka. Błona śluzowa żołądka to tak naprawdę 12 godzin i mamy nową błonę śluzową żołądka. A ludzie chodzą z rakiem latami. Leczą objawowo, uśmierzają ból, ale problem jest. I Brenda miała, mając 39 lat, to już jest ponad 20 lat temu, raka, który urósł jej do wielkości piłki koszykowej. Kobieta, która całe życie, no, można powiedzieć, żyła zgodnie z zasadami, tak? Nie odżywiała się jakoś tak byle jak, a mimo to ten rak u niej urósł. Poradziła sobie, a właśnie przepracowawszy tą metodę, metoda podróży mówi o tym, no, jak to jest, że ten rak się odnawia razem z całym organizmem. Kiedy de facto nie powinien, kiedy de facto my cały czas się przebudowujemy. Otóż wzorzec, ten energetyczny wzorzec zawarty na poziomie mentalnym, on powoduje to, że odbudowujemy również raka. Ona później w trakcie zrozumiała, dlaczego ten rak u niej się pojawił, bo jak była młodą dziewczyną, to sobie zaplanowała, że właśnie w wieku około 40 lat to ona odejdzie z tej rzeczywistości. Nie kontrolując tych, nie rozwijając tej myśli, wróciło to do niej pod postacią właśnie guza, ale też po to, żeby przepracowała całą metodologię. Także nastawienie do rzeczywistości ma ogromne znaczenie. Ludzie lekceważą wypowiadane słowa, nie rozumiejąc ich znaczenia, posługując się tak zwanymi, jak ja to mówię, pasożytami mentalnymi, przyjmując pewne stereotypy słowne, które zostały im narzucone przez społeczeństwo, tudzież przez inne środowiska. Dlatego tak ważnym jest
No, czasami lepiej się ugryźć w język niż coś powiedzieć, chociaż sama myśl już powoduje pewnego rodzaju łańcuch skutkowo-przyczynowy. Dlatego tak ważnym jest czystość myślenia. Tu w tym kontekście to ma ogromne, ogromne znaczenie. Także to sprzątanie do czysta to jest, można to zrobić w różny sposób. Można te problemy, mentor może te problemy spakować na przykład do pudełka, zawiązać to pudełko wrzucić do ognia. Czyli przepracowanie na poziomie takim symbolicznym, tak jak na tym dysku, o którym mówiliśmy wcześniej, i problem nie ma, tak? Oczywiście ten proces się powtarza, bo tych podróży, bo to nie jest tak, że przy jednej podróży rozwiązujemy wszystkie problemy. To jest tak jak z organizmem, który najpierw rozwiązuje to, co uważa za najważniejsze w danym momencie. My bardzo wiele rzeczy zbieramy po drodze i tak czasami trzymamy zupełnie niepotrzebnie. To po prostu trzeba się otworzyć. W każdym bądź razie kolejnym takim elementem może być tak zwane odcięcie przewodu energetycznego. Jeżeli jest osoba, która wywołała kiedyś na jakimś etapie naszego życia dany problem, jeżeli ten ktoś sobie widzi to, takie połączenie jakimś tam sznurem, nie wiem, można to nazwać pępowiną energetyczną, można przeprowadzić tak zwane odcięcie pokoleniowe, odcięcie od tego dziedzictwa. Mentor bierze na przykład, nie wiem, można powiedzieć magiczne nożyczki, jakieś inne narzędzie i odcina wszystkie negatywne połączenia energetyczne między tobą a osobą, czy świadomością, która spowodowała ten problem, czyli problem w twoim organizmie. Można też na koniec poprosić mentora karmicznego, który powie, czy przyczyny tego problemu nie mają swoich korzeni właśnie w którymś z poprzednich wcieleń. No i oczywiście, jak w każdym dobrym procesie, na sam koniec, no należałoby też się nagrodzić, tak? Można zadać pytanie tej osobie, czy uważa, że ta praca została wykonana prawidłowo, czy jest jeszcze coś do zrobienia i czy osoby, które uczestniczyły w tym procesie, zasługują na jakąś nagrodę. I tutaj naprawdę można różne rzeczy układać, mogą to być jakieś, nie wiem, nawet Oscary, jeżeli ktoś przywiązuje wagę do tego rodzaju nagrody. Nawet słowa podziękowania, taka wdzięczność, tak? Zresztą w procesach, gdzie buduje się pewne poziomy oczekiwań, marzeń i wizualizuje się je, no to ta nagroda odgrywa ogromną, ogromną rolę. No i totalne takie przebaczenie. Tak? Także i na sam koniec, po procesie, kiedy już wyprowadzamy daną osobę, autorka proponuje, by napisać list do samego siebie. Jest taka integracja ze swoją własną przyszłością. Taki proces zobaczenia siebie za tydzień, za miesiąc, za rok, za 5 lat i zobaczenia, czy ten problem, który aktualnie akurat przepracowaliśmy, dalej jest, czy już po nim nie ma śladu. I taka właśnie prośba, by po zakończeniu, po wyjściu z tego procesu, napisać list do samego siebie, jako ktoś, jako ja z przyszłości, do siebie dzisiaj, z takimi wskazówkami, co zrobić, ażeby ten proces no, był trwały. Także tutaj tak troszeczkę sobie omówiliśmy ten proces podróży emocjonalnej. Mamy jeszcze proces podróży fizycznej. Ja tam, jak nie wiem, Państwo tutaj zauważycie, to jest swój list do siebie napisałem. Najlepiej jest to zrobić na świeżo, bo to są te świeże emocje, świeże odczucia. Emocje bardzo dużo o nas mówią. 9 kroków do podróży fizycznej. Ja tylko może przeczytam, tak, bo już nie będę wchodził tak szczegółowo omawiał, jak przy podróży emocjonalnej, ale przy podróży fizycznej no, pewne elementy są bardzo z sobą zbieżne. Z tym, że tutaj szukamy w organizmie, no, podróżujemy w organizmie do tego miejsca, nawet nie wiemy, gdzie nas ten pojazd, powiedzmy sobie, z naszym mentorem nas zaprowadzi. I tutaj zaczynają się bardzo dziwne rzeczy dziać. Ja z osobą, z którą akurat ćwiczyłem, no ona nie była w stanie zlokalizować miejsca, w którym jest problem. U mnie, w momencie, kiedy ja przechodziłem proces, to już był tam inny, że tak powiem, tak, to
Poczułem bardzo silny ból w lewym uchu. Ja byłem w dzieciństwie, miałem ostry stan zapalny ucha środkowego. I u mnie te emocje, no, wiązały się również z relacją. Osobiście myślałem, że to będzie problem z mamą, a jednak tutaj swój udział również miał tata. Ale co się okazało później, że no, ta osoba później, z którą ja ćwiczyłem, zrozumiała, że to miejsce, do którego ona dotarła, to też było ucho, tylko że to było ucho znowuż po innej stronie ciała. Zresztą lewa strona ciała jest to strona odpowiedzialna za relacje z płcią żeńską. Prawa strona z płcią męską. Także tutaj bardzo łatwo można sobie, jeżeli gdzieś w organizmie macie sygnały po lewej stronie ciała, to na pewno szukajcie nierozwiązanych problemów i relacji z jakąś kobietą w rodzinie, w swoim otoczeniu i tak dalej. Jeżeli po prawej stronie, no to z kimś, z jakimś mężczyzną. Niekoniecznie musi być to rodzina. Także 9 kroków do podróży fizycznej to zaprowadź swojego partnera schodami w dół do źródła. Kolejny krok to wyruszcie magicznym pojazdem w odkrywczą podróż. Ja już nie będę rozwijał tego, nie chcę za długo. Jak Państwo będziecie chcieli, to wrócimy sobie do tej metody przy innej okazji. Rozejrzyjcie się dookoła i zbadajcie okolice. Czwarty krok. Odkryjcie uczucie i związane z nim wspomnienie lub osoby. Tam startowaliśmy od uczucia, tutaj startujemy od miejsca, w którym to się dzieje. Przeprowadź partnera przez proces wspomnienia. Szósty krok. Przeprowadź partnera przez ognisko, dialog, oczyszczanie się i przebaczenie. Siedem. Zobaczcie, jak zmieniła się okolica lub posłuchajcie ciała. Zabierzcie pojazd do drzwi, przy których zaczęła się podróż. Pożegnajcie mentora. Dziewiąty krok. Poprowadź swojego partnera z powrotem do przebudzonej świadomości. Także już tylko tak bardzo pokrótce mówię, techniki trochę inna, ale bardzo zbliżone. Efekty no też zaskakujące. Także tutaj na początek wprowadza się osobę takimi schodami, dlatego mówię, że podobne metody do niektórych procesów, przy procesie hipnozy sprowadza się daną osobę po 10 schodkach w głąb niejako jej samej. Bardzo łatwo jest sobie w tym momencie wyobrazić i dostrzec siebie, jeżeli mówimy o osobę kroczącą po schodach do swojej, że tak powiem, głębszej jaźni. Myślę, że na dzisiaj to miałbym dla Państwa tyle. Ja tak na początku, jak włączyłem Skype'a, widziałem, że jakieś było pytanie. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, to bym prosił, żebyście Państwo napisali. Max napisał na początku: Darku, czy jest sposób na Helicobacter pylori, żeby nie brać antybiotyku? No pewnie, że jest, tak? Ja odsyłam do kilku moich wcześniejszych programów. Antybiotyk, no nawet teraz ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który przez parę lat brał antybiotyk i nic to nie dało tak naprawdę, tak? Bo z tymi bakteriami to jest tak, że one są w różnych miejscach, są potrzebne, ale jeżeli my im stworzymy warunki do rozwoju, to one się roznoszą po całym organizmie i po miejscach, których ich być nie powinno. Przepraszam za porównanie, ale ja porównuję ludzkość do takiej, do takiej bakterii, takiego wirusa, który rozniósł się po całym świecie i niszczy środowisko, żerując na nim, de facto powodując do tak daleko idące zmiany w tym środowisku, że no następne, że tak powiem, kolonie tych bakterii no nie będą w stanie funkcjonować, bo tutaj układ powinien działać na zasadzie wzajemnej wymiany i uzupełniania się. Także tutaj z bakterią również ja zapraszam na Skype'a, no to tutaj musimy też troszeczkę więcej sobie przepracować na zasadzie, gdzie ta bakteria, co się dzieje. Tak jak mówię, no nie ma jednej metody, która byłaby dobra dla wszystkich. No.
Antybiotyk nie rozwiązuje tematu. Zresztą antybiotyki nie niszczą wirusów. One tylko odzierają wirusy z błony komórkowej, a zostaje DNA, które tak jak wolny rodnik, no gdzieś tam se lata i szuka, że tak powiem, dobrego tego towarzystwa, żeby wejść w jakąś mutację i zaatakować po zmutowaniu z jeszcze większą siłą. Także, ale winą za to wszystko to jest to, co my zjadamy. Bo my stwarzamy środowisko, na którym one żerują i się namnażają. De facto wirusy, bakterie, pasożyty, to powinniśmy im dziękować, tak? Bo one robią to za nas, czego my nie zrobiliśmy. Dlatego tak ważnym jest, tak jak czytałem na początku, a propos koni. Zobaczcie, hodowcy zwracają uwagę na to, że klacz źrebna w okresie, kiedy jest źrebna, no to jakość pokarmu ma wpływ nawet na to, jaki koń będzie, czy on się będzie nadawał do tego, by się ścigać i jakie cechy on będzie miał. Także tutaj no, ma to ogromne znaczenie. Przeskoczymy na koniec. Czy są jakieś pytania? W żołądku. No to jest właśnie to, no. Zadaj sobie pytanie, co jesz, tak? No, przerabiają brudy za nas, dokładnie. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić tak w szczegóły i zadawać pytania. No zapraszam na maila. Akurat dzisiaj nie mam, szukałem przy sobie z tej mojej końcowej strony, jeżeli chodzi o adres, na który proszę się odzywać, ale we wcześniejszych programach znajdziecie Darek Małpa, Wolna Ludzkość, coś tam, albo diamond21@wp.pl. No, widzę, że tutaj więcej pytań jakichś takich nie ma, jeżeli chodzi o proces. W takim wypadku. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, bo mamy ten cykl oczyszczania się. Ja aktualnie kończę swoją pastę. No, w tym tygodniu miałem zrobić oczyszczanie wątroby, łącznie tam z olejem, z cytryną i tak dalej. No, nie mogłem, bo musiałem wyjechać, ale będę robił to za tydzień. Tylko powiem Państwu jedną rzecz. 2 miesiące po świętach definitywnie przestałem jeść mięso. Chleb, pieczywo jadłem może z 5 razy. Jest mnie mniej o 10 kg. Także jest to spadek w ciągu no niecałych 2 miesięcy o 10%, bo ważyłem stówę, teraz ważę 9 dych. I z tym, że no, wysiłek fizyczny w tym momencie miałem raczej taki delikatny, no teraz mam zamiar zwiększyć intensywność tego wysiłku. Plus oczyszczanie wątroby, także jestem ciekaw, kto z Państwa teraz w maju zbierał pokrzywę, robił sobie słoiki z pokrzywą na zimę, robił sobie zupę z pokrzywy, tak jak kiedyś się robiło zupę ze szczawiu. Oczywiście zrobiłem wino z mlecza, no teraz jeszcze chcę, ja wiem, że to w Polsce niby nie wolno, ale zrobić sobie takie nalewki z pędów sosny, bo to też bardzo fajnie działa na cały układ trawienia. Rewelacja, jeżeli chodzi o zimę. Także to tak krótko na temat oczyszczania, ale myślę, że proces podróży jest też taką formą oczyszczania, przepracowania pewnych problemów zamiecionych pod dywan z pokolenia na pokolenie i żeby uzyskać pełen proces, no warto przeprowadzić tą podróż nawet dla samego siebie. Także jeżeli coś, polecam również książkę, bo ta metoda jest dokładnie opisana, łącznie z przykładami w książce Brandy i myślę, że warto do niej sięgnąć, bo bardzo taka przystępna, prosta metoda, naprawdę bardzo prosta. Może to tak trochę zawiło wyglądało, jak ja o tym opowiadałem, ale metoda jest bardzo, bardzo prosta. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Trochę przeciągnąłem. Życzę Wam, aby w Waszym przypadku ta metoda osiągała cel przez Was założony i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.